rozmowa dnia w News Radio. Błażej Szymański. Dziś w studiu mam przyjemność gościć Paulę Ju Szymkowską, wokalistkę zespołu Her Own World. Cześć. Witam, dzień dobry. Bardzo miło, że wpadłaś porozmawiać. No i zacznijmy trochę od właśnie samej genezy zespołu, jej własny świat. No to czyj jest to ten świat właśnie? Jak to się wszystko zaczęło z tym zespołem? Bo twórczynią nazwy jesteś ty. Tak jest. Ja wymyśliłam tą nazwę, ale to nie było coś takiego, że nie wiadomo jak nad tym myślałam. Może takie prozaiczne, ale sobie jechałam kiedyś tramwajem. I mówię, o, fajna by była taka nazwa HOW, Her Own World. To coś takiego jak Him, His Infernal Majesty. Mm-hmm. Tak, tak, tak. I tak to sobie wymyśliłam, schowałam gdzieś tam sobie z tyłu głowy do szufladki. Jak przyszedł czas, to po prostu ją wyciągnęłam. I stwierdziłam, że byłoby fajnie właśnie nazwać tak zespół. Na początku zespół miał się nazywać po prostu HOW. Mm-hmm. Tylko, że z kropeczkami. Ale była to nazwa dosyć problematyczna pod kątem marketingowym. Też mi wiele osób zaczęło mówić, że no wiesz, no Her Own World to by jakoś tak, wiesz, fajnie się pozycjonowało i tak dalej, a HOW, no to jest też dosyć taka problematyczna nazwa. No i tak przyszliśmy od nazwy HOW z kropkami do nazwy Her Own World, ale w skrócie tak czy tak ludzie jak nas gdzieś zapraszają, czy jak o nas mówią, no to w skrócie po prostu HOW. Nazwa się rozwinęła, ale też rozwinął się skład, bo pierwotnie rozpoczynaliście jako duet. Na samym samiutkim początku, tak, rozpoczynaliśmy jako duet z mężem tylko i wyłącznie, ale już pierwszy nasz występ był w trio. Mhm. I właśnie po tym pierwszym występie zdecydowaliśmy, że Luwi jest odpowiednią osobą, żeby do nas dołączyć. Coś się dzieje na scenie. I później gitarzysta jeszcze. Tak, później doszedł gitarzysta, bodajże z jakieś 2 lata temu, ponad 3, coś takiego. Jezu, jak ten czas leci, masakra. Wszystko się rozwinęło, ale też właśnie zahaczę o tego męża, bo to też jest ciekawe ad x. Jesteście małżeństwem, czy już jako para zdecydowaliście się tworzyć razem, czy to gdzieś tam w trakcie wyszło, że może jednak warto się połączyć nie tylko muzycznie? Wiesz co, ja mam bardzo niedobrą pamięć do dat i musiałabym teraz sprawdzić, czy już byliśmy małżeństwem, czy jeszcze nie. Wiem, że mój mąż mnie za to pewnie zabije, ale on wie, że mam taką przypadłość. A jakie było pytanie? Bo do brzegu. Pytanie było, czy, no to czyli rozpoczęliście, byliście już razem, kiedy tak, zakładaliście tak, zespół. Tak. Kiedy zakładaliśmy zespół, byliśmy już razem dobrych kilka lat. Około 5-6 lat byliśmy ze sobą i właśnie zdecydowaliśmy, że spróbujemy zrobić coś razem, bo Adrian już był doświadczonym muzykiem, jeżeli chodzi o tą scenę naszą szczecińską, ale nie tylko, bo też występował ze swoim poprzednim projektem i na Castle Party, też supportował fajne zespoły właśnie z branży takiej dark electro, goth i tak dalej. Ale baliśmy się wcześniej to zrobić, bo właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, martwiliśmy się o to, czy to przypadkiem nie wpłynie negatywnie na nasz związek po prostu. Ale zrobiliśmy jeden kawałek na próbę. Wyszło fajnie. Później zrobiliśmy kolejne 2. I stwierdziliśmy, że czemu by nie spróbować. I tak to się turla już właśnie od 4 lat. Turla, to jest ciekawe słowo. Do Castle Party też tutaj chcę gdzieś tam nawiązać, bo faktycznie, jeżeli miałbym zwrócić uwagę na wasz zespół, jakąś taką jedną refleksję, która mi pierwsza przychodzi do głowy, to jest to, że naprawdę prężnie się rozwijacie. To znaczy od 2020 działacie tak już aktywnie, no i graliście na Castle Party w Bolkowie, czy na Prague Gothic Treffen w Czechach. To są duże festiwale, tam też duże zespoły, o których też jeszcze wspomnimy. No to gdzieś jednak te załatwianie grania właśnie, czy na Castle Party odbywało się po znajomości, czy jeszcze musieliście gdzieś tam przejść przez ten taki etap młodej kapeli, która musi wysłać zgłoszenie, gdzieś tam się próbować przebić po prostu? Na szczęście, jeżeli chodzi o Castle Party, nie musieliśmy wysyłać takiego zgłoszenia jakby formalnie, bo faktycznie mamy znajomych w organizacji,
aczkolwiek to nie było tak, że od razu zagraliśmy w prime time'ie i w ogóle na dużej scenie. Zaczęliśmy w ogóle od zagrania jednej piosenki przy okazji dziesięciolecia zespołu Reaktor 7X. I zagraliśmy tam naprawdę tylko jeden numer. Później po 2 latach zagraliśmy na scenie parkowej, tej mniejszej. I dopiero za kolejne 2 lata zagraliśmy na dużej scenie, ale też jako zespół po prostu rozgrzewający. Mm-hmm. Czyli jeszcze można powiedzieć jako warm-up, tak? Mm-hmm. Jako pierwszy zespół w sobotę. No to trzymam kciuki, żeby wreszcie jako gwiazda wieczoru może na tym Castel Party, to też na pewno byłoby dobre doświadczenie. No i tutaj też niejako pozostając przy tych kwestiach lokalnego rozwoju młodych zespołów, jakim miejscem jest według ciebie Szczecin na rozwój zespołu, jeśli chodzi nie tylko o, załóżmy, koncertowanie, tak, bo też koncertujecie całkiem często w Szczecinie, ale jako szukanie ludzi do grania, jako miejsca do prób choćby nawet, bo to też nie zawsze jest takie oczywiste. Jeżeli chodzi o nasz tutaj szczeciński rynek muzyczny, to szczerze mówiąc nie jestem jakoś tak mocno rozeznana, dlatego że u nas większość zespołów jest jednak rockowych czy metalowych. Mało jest zespołów z tej branży gotyckiej. Jeżeli chodzi o próby, my sobie próby robimy w domu, bo mamy po prostu wszystko tak pospinane w jednej takiej wielkiej skrzyni. I po prostu bez problemu możemy robić próby w domu na uszach. Nie musimy wynajmować jakichś salek prób czy coś w tym stylu, ale od czasu do czasu robimy sobie większą próbę, tak średnio raz na pół roku, raz na kwartał, już z całym show, bo cały czas, co sezon próbujemy to jakoś tam urozmaicić, żeby cały czas to nie było wszystko w tym samym klimacie. Także wtedy czy to w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Tam sobie próbujemy, z tego względu, że też z Kamilą tam pracujemy, także nie mamy problemów sobie wygospodarować te kilka godzin na próbkę, nie? Także tak to wygląda. Okej, okay, czyli nie zmagacie się, no to czy też no, nie macie perkusisty, więc to też chyba ułatwia trochę sprawę, bo zawsze z tymi bębnami jest faktycznie problem. Tak, z bębnami jest zawsze problem, z perkusistami jest zawsze problem, także nie będziemy mieli perkusisty nigdy. Chociaż zawsze jak mówię nigdy, to się okazuje to się inaczej, życie to weryfikuje. Tak samo jak nie mieliśmy mieć gitarzysty, gitarzysta jest, więc możliwe, że w przyszłości będziemy mieli tego garowego. Na razie go nie mamy. Radzimy sobie z po prostu z automatami perkusyjnymi. Mamy to wszystko po prostu zrobione w projekcie. No i co? No i Tak to wygląda. Tak to wygląda. Nie przecieraliście się nigdy z perkusistą? Nie próbowaliście nawet takiego wejścia? Nie próbowaliśmy, nie. Na razie nie próbowaliśmy. Mamy takie założenie generalnie, że chcielibyśmy iść raczej w miniaturyzację sprzętu, który posiadamy, żeby wygodniej się przenosić z miejsca na miejsce. Wiadomo, jeżeli dojdą koncerty gdzieś dalej, a są takie plany na innych kontynentach, no to faktycznie ta miniaturyzacja sprzętu musi nastąpić. A z perkusistą, no to byłyby troszkę większe problemy, aczkolwiek można sobie z tym poradzić, tak? Bo można z organizatorem załatwić sprzęt, ale no jest jak jest. No pewnie. Znaczy to też mam takie wrażenie, że jesteśmy już na tyle wygodni jako grajkowie, jako muzycy, że możemy sobie pozwolić na zmniejszanie tego składu tak naprawdę. Dokładnie. Czy to chyba tak się już po prostu do tego doszło, że lepiej mieć 3 osoby w składzie niż 4? No, my basistę też mamy z trupa, tak? Także mamy perkusję z trupa i mamy basistę z trupa, aczkolwiek w sumie fajnie by było mieć żywego basistę. No, to jest dobry pomysł. Myślę, że zamiast perkusisty raczej byśmy poszli w basistę. No to wszyscy chętni basiści zachęcamy, żeby się odezwać. To, ale to jednak basista może nierówno grać, to mnie może to faktycznie lepiej, że to z trupa wszystko leci. Za to mamy bardzo dokładnego gitarzystę, gra w tempie, gra bardzo dobrze, więc. No właśnie widziałem, bo tak jak już wspomniałem przed naszą rozmową, pierwszy raz was widziałem podczas koncertu w Szczecinie, przed Clan of Zymox w grudniu
grudniu 2022. I tu chciałbym też nawiązać do tego, o czym już częściowo powiedziałeś, czyli o tej części performance, w tym wypadku Luwi i różne właśnie pokazy, bo też mnie to zaczęło zastanawiać, bo Kosmos może nie jest najmniejszym klubem w Szczecinie, ale wciąż uważam, że jest dość mały. Nigdy nie rezygnujecie z tej części? Zawsze jest performance, zawsze jest ten pokaz? Zawsze jest performance w jakimś stopniu, tak? Czasami jest faktycznie bardzo mało miejsca w lokalach, ale radzimy sobie z tym, że Luwi po prostu wykonuje performance wśród publiczności pod sceną. I po prostu tak to wygląda. I również na scenie, z tym, że ta choreografia jest dużo mniejsza, nie jest taka zamaszysta i rozwinięta, tylko po prostu jest troszeczkę mniejsza, ale show jest zawsze. No chyba, że nam się dziecko pochoruje i to wtedy faktycznie tego show nie ma, ale staramy się zawsze jednak dostarczać publiczności ten poziom wysoki, który prezentujemy na dużych scenach, to tak samo staramy się to wszystko robić również na małych. A nie boicie się, że przy mniejszych przestrzeniach, kiedy to już nie będzie tak spektakularne, jak na przykład w wypadku Żywego Ognia, zostanie to trochę obdarte z takiego charakteru, nie chcę powiedzieć, że charakteru może, ale po prostu, że będzie trochę uboższe? Wydaje mi się, że nie, dlatego że dla ognia zawsze mamy alternatywę w LEDach. Powiedzmy, jeżeli na scenie są wachlarze ogniowe, to alternatywą dla wachlarzy ogniowych są wachlarze LEDowe, które robią też jednakowy performance, są kolorowe, także to może troszeczkę ma inny charakter wtedy, no ale nie każdy klub pozwala nam skorzystać z prawdziwego ognia, tak? Jedynie na piosence This Fire wychodzę z takim małym płomyczkiem i on jest jakby zazwyczaj organizator zezwala nam na ten jeden malutki płomyczek. Czyli zawsze jest ogień. Zawsze jest ogień, chociaż na jednej piosence. Chociaż na jednej piosence. No to jak najbardziej. Myślę, że też warto się przekonać na żywo już w tym wypadku. No i właśnie też chciałbym do tych koncertów nawiązać, bo już wywołałem tutaj oczywiście do tablicy klanów Zymox, ale też między innymi na tym festiwalu czeskim graliście z Christian Death. To są duże grupy i teraz mnie zastanawia też ta kwestia gatunkowa u was w kontekście muzyki. No bo to są kapele już bardziej oldschoolowe, jednak nie oszukujmy się, one prezentują trochę inny styl grania, tego gotyckiego, powiedziałbym. Wy czerpiecie inspirację też z takiej muzyki, z takich zespołów, jak właśnie klanów Zymox czy Christian Death? Jak najbardziej, gdzieś tam są przemycane elementy, z tym, że my idziemy w bardziej takie nowoczesne granie. Staramy się też tworzyć tą scenę gotycką, troszeczkę coś innego wprowadzić. Nie tylko iść w sztampę, która w coś, co już było, tylko staramy się faktycznie to rozwijać do jakiegoś czegoś innego, żeby to po prostu się przerodziło, może w coś nieco innego niż grają wszyscy. Mm-hmm. A masz jakieś takie inspiracje, które byś szczególnie wymieniła na tej scenie właśnie około gotyckiej, gotyckiej też? Inspiracje. Jeżeli chodzi o takie nowoczesne, bardziej nowoczesne granie, takie właśnie industrial rockowe, industrial metalowe, industrial gotyckie. Ciężko mi teraz przytoczyć takie kapele, ale fajnym przykładem jest dla nas na przykład zespół Lord of the Lost niemiecki, bo oni też się nie przejmują jakby tym, co o nich mówi, tylko robią swoje. I generalnie staramy się czerpać bardziej z takich zespołów, które nie próbują udawać kogoś innego. No tyle. Właśnie Lord of the Lost to jest taki zespół, który, ja pamiętam, jak ogłosili ich na Mystic Festival, gdzie wiadomo, też przyjeżdża ta publika bardziej oldschoolowa, no to wymalowane pajace, jest. To będzie? Czyli wy się tym nie przejmujecie, że ktoś mógłby was na przykład tak odebrać? Nie, dlatego że jesteśmy pewni swojego wizerunku, dobrze się w nim czujemy, uważamy, że to, co robimy również wizerunkowo, nie jest jakieś tam cringe'owe. Także raczej jesteśmy z siebie dumni.
No i to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby być dumnym z tego, co się robi. Chciałbym jeszcze wspomnieć o albumie. Już rozmawialiśmy też o tym wcześniej, bo Tales from Another Life to w czerwcu jeszcze ubiegłego roku się ukazał. Jak wyglądały prace nad tą płytą? Bo to też trochę wszystko trwało jednak. Ten album jest bardzo różnorodny. Właśnie dlatego, że zaczęliśmy szukać swojego brzmienia, tego jak chcemy wyglądać muzycznie, jak chcemy, żeby ludzie nas odbierali, i dlatego album jest trochę dziwny. Bo od rocka przychodzimy gdzieś tam w dark electro i nawet z jakąś tam mieszanką trance'u w piosence Syn. Więc można by było powiedzieć, że ten album to jest taka nasza ścieżka. Od pierwszego numeru Happiness Imperative aż do ostatniego numeru My Darkling można by było zobaczyć, w jaki sposób się rozwijaliśmy i jak dochodziliśmy do swojego brzmienia. Czyli ten album może nie jest spójny, ale jest taki nasz po prostu. I no, mega jest nam z tym fajnie, że jest ta właśnie nasza droga tam ukazana. Jakby ktoś chciał przyjść i się zapytać, a dlaczego tak, to mogłabym mu powiedzieć, słuchaj, ten kawałek był pierwszy, ten kawałek był drugi, ten trzeci, czwarty, piąty, szósty, dziesiąty, tak? No właśnie, bo ten eklektyzm teraz staje się taką receptą na sukces, zdaje się, bo zespoły coraz bardziej próbują gdzieś tam tę muzykę sprawić, aby była bardziej różnorodna, czyli u was to wyszło po prostu przez naturalny rozwój zespołu, a nie było założeniem odgórnym, żeby to było różnorodne. Wiesz co, jest to również gdzieś tam z tyłu głowy, mamy to w założeniach naszego zespołu, bo Her Own World, jej własny świat, czyli to, co gdzieś tam się nam urodzi i chcielibyśmy to przekazać, to no, nie boimy się tego robić i to robimy. Nie chcemy się zamykać w jednym gatunku muzycznym. Jeżeli przyjdzie nam chęć na zrobienie, nie wiem, poprokowej ballady, to zrobimy. Jeżeli będziemy chcieli przywalić czymś mocniejszym, to też to zrobimy. Czyli środkowy palec po prostu, można powiedzieć. Robimy po swojemu, w własnym świecie. Aczkolwiek ciągle staramy się to robić jednak w naszym stylu, żeby gdzieś tam jakieś charakterystyczne elementy przemycać. No to najważniejsze, żeby ten charakter jednak się zachował. No i też ta płyta spotkała się z już jakimś, można powiedzieć, pozytywnym odbiorem w jeszcze szerszym kontekście, bo mówię tu o Fryderykach. W jakiś sposób, za rok już chyba raczej pewnych, powiedziałbym, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wysłaliśmy zgłoszenie, zostaliśmy przyjęci do konkursu. Niestety nie udało się uzyskać nominacji, ale też z tego, co patrzyliśmy, konkurencja była bardzo, bardzo duża. Także no, jakby nie jesteśmy zdziwieni tym, że... Tak, ale sam fakt zauważenia chyba już jest, jednak przejścia pewnego progu jest już chyba dość istotny w tej materii. Jak najbardziej i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się pójść chociaż kroczek dalej i uzyskać chociaż nominację, chociaż w jednej kategorii. Trzymamy kciuki i właśnie na sam koniec myślę, że warto zapytać o pozostałe plany. Co planujecie jako zespół, poza oczywiście Fryderykiem? W tym roku dosyć sporo będziemy koncertować. Na razie mamy ogłoszone już pierwsze daty z takich dużych przedsięwzięć. Największe będzie na Pyrkonie w tym roku. Dlatego, że no jest tam bardzo, bardzo duża publika. I będziemy się starali na pewno zrobić coś fajnego, coś innego. I będziemy mieli fajny czas, bo będziemy grali koło 23, koło północy. Także mamy już zgodę na ogień. Więc będzie pod tym względem bardzo widowiskowo. Będziemy grali też mniejsze koncerty, ale za to będziemy otwierać te koncerty dla bardzo fajnych zespołów, między innymi dla Psychlon 9 z Ameryki oraz dla Agonoise. Agonoise w Pradze, Psychlon 9 w Poznaniu. Planuję również dołączyć do zespołu Ecstase, ponieważ nagraliśmy razem piosenkę i będziemy razem występować na Wave Gothic Treffen w Niemczech. To jest w ogóle największy festiwal gotycki
jeden z największych, tak? Większy jest tylko Meraluna właściwie. I tam właśnie do nich dołączę na tą jedną piosenkę i tak samo na Castle Party na tą jedną piosenkę do nich dołączę. Koncertowo, a jakiś nowy materiał? Tak, szykujemy właśnie singla. Jest już u naszego przyjaciela Arkadiusza Malczewskiego, pana inżyniera dźwięku Behemota. I właśnie jest miksowany. Wszystko jest właściwie prawie gotowe i tylko czekamy na final miksy, nie? I mastering. No to my również czekamy na rezultaty i czekamy też oczywiście na tę trasę, która gdzieś tam ma za kontynent wyjechać. Życzymy powodzenia. 2025 najprawdopodobniej tak. No to cóż, zwojujcie świat. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i przypominam państwu, moim gościem była Paula Ju Szymkowska z zespołu Her Own World. Dziękuję. Dzięki bardzo.